Dobra, moi widzowie, kochani, cudowni, wspaniali. Zaczynamy test jedzenia chińskiego, różnych smakołyków, przekąsek, tak raczej można by było nazwać. Dzień dobry, nietypowy. No i teraz tak. Oczywiście nagrywam, żeby nie było. Skupiłem naprawdę sporo różnych przekąsek, smakołyków i tak dalej. Niektórych się boję, bo mają jakąś wodę w środku, chuj wie, co to jest. A niektóre mnie fascynują i może zacznijmy może najpierw od tego, co najbardziej mnie zaciekawiło. Oglądałem na YouTubie taki zajebisty film, gdzie to byli chyba Japończycy, robili takie ciasto, nie? Takie ciasto super miękkie, puszyste. Ty, wyobraźcie sobie, że znalazłem. Normalnie znalazłem to ciasto, tu jest. To jest super miękkie ciasto, puchate jak cholercia. No i żeby jak było, przystało na prawdziwy tych, to żeby kulturkę zachować, to mam pałeczki, chociaż ciasto to pewnie się nie je pałeczkami, kupiłem takie coś. Zajebiste. W sumie, nie? Witam Diablo. Więc tak, spróbujmy te ciasto może najpierw, co? Bo jestem ciekaw najbardziej w sumie tego ciasta. O cholera. Pachnie. O cholera, znam ten zapach. Jak taki pierni... Nie, nie pierniczki, to jest coś innego. Jak płatki kukurydziane to pachnie. To pachnie jak płatki kukurydziane, ale jest mięciusie, patrzcie jak się ten... Wiening. Masakra. Wszystkie linki, jakie chcecie, żebym zrobił filmy, wstawiajcie na Discorda, zapraszam. No dobra, spróbujmy w takim razie. O Jezu, jakie miękkie. Dobra. O Jezu, jak to wziąć? Ty. Mięciuche. Ale miękkie. Ale pachnie jak płatki ryżowe, wiecie? Dobra, spróbujmy. Ale suchizna. Ale suche. Ty. Lekko słodkawe. Ale bezsmakowe takie. O, ty. A jednak ma coś. Tu jest taki pasek. Pasek jakiegoś małego nadzienia. Tło. Nie wiem, czy to będzie dobrze akurat widać. Ale tu jest mały pasek jakiegoś nadzienia. Jakby trochę, nie wiem, jakieś słodkawe masło? Coś takiego? Powiem wam, że spoko, ale bez rewelacji. Ale suche jak cholera. Jak mamy szery, to mogło być lepsze. Spodziewałem się czegoś innego. Dobra. Odkładam to. To jest takie ciasto. Nie wiem, ale widziałem na YouTubie, jak to robił. Ale sucho mi w mordzie. Okej. Jest pierwsze za nami. Może jeszcze, bo się trochę boję tych niektórych, ale dobra. Spróbujmy jeszcze to, bo to widziałem. To jest jakieś kurcze grzybki. To chyba jakieś czekoladowe grzybki. Nie wiem, co to jest, tak dokładnie mówiąc, ale spróbujmy. Chińskie słodycze. Swoją drogą, to ciasto nie jest takie super słodkie, nie? Mam pytanie, cynku. Jakie masz pytanie, cynku? O. To jest zapakowane. Lubisz metal, w sensie gatunek muzyczny? Nie za bardzo, nie słucham, ale doceniam, że niektórzy potrafią mieć naprawdę fajny głos. Dobra. Okej, grzybki. A ładnie pachną. Patrz, to jest rzeczywiście grzybki. To jest takie czekolada z po prostu z chrupiącym tym. Od razu czuję, widzę. Okej. Ale twarde. Chrupiące. Spoko przekąska. Ale dupy nie urywa. Czekolada taka zwyczajna, ale dużo mniej słodka niż nasza czekolada. Ta czekolada jest mniej słodka. Jak mam być szczery? Fajnie, fajnie, podoba mi się. To jest fajna przekąska, ale jak macie dziury w zębach, to nie polecam. No dobra, dobra, okej. Spróbujmy. Mam tu nawet miskę przygotowaną. Nie wiem, co to jest. Macie green screena, niestety pokazuje, ale
To jest zielone opakowanie, wszystko w sumie jest zielone. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. No, takie coś. Co to jest, nie wiem, ale to ma wodę w środku. Mam ten. Ma tu takiego do otwierania. Nożyczek nie mam. Gdzieś nożyczki? Dobra, chuj. Poradzę sobie. A jest tu do otwierania, dobra. Okej. Okay. O kurwa! O Jezu! Ale zajebało, jak tylko otworzyłem. O Jezu! Sfermentowane gówno. Ja mam to próbować? O Jezu! Przecież mówiąc, nie za bardzo chcę. O Jezu, jakie to jest Co to jest? Jakiś kurwa robal? O Jezu. To nie jest robal, to jest coś... Jebie? Dobra, ale wezmę tylko kęsa. Tylko kęsa. Miękkie. Słone jak skurwysyn. Sól! Czysta sól! To nie ma smaku, to jest sól! Trochę jak ogórek, tylko że... Super słony. O jest, fatalne. Paskudztwo. I jebie. Długie, paskudne, śmierdzące. Fu! Kto to żre? Jezu, sama sól! Jezu, paskudne, to jest obrzydliwe. Panowie i panie, to jest obrzydliwe. Wypierdalam to od razu, kurwa, na ty. Na zbity ryj. Pali mnie to. Dobra. Dobra, coś dla odmiany, co? Może coś mniej obrzydliwego, mam nadzieję. Okej, okay, dobra, mam znowu zielone, w ogóle dużo zieleni. Sorry, będzie green screen odbijał. Teraz tak, green pea snack. Będzie zielone, bo to green screen, no nic nie poradzę, ale paczka jest zielona, to jest coś takiego. Okej. Okay. Spróbujmy, to jakieś chrupki. Z zielonej herbaty prawdopodobnie. Kurwa, ale otworzyć to torty, dobrze zapakowane. Co jest to diaska? Kurwa, nożyczki następnym razem będę musiał mieć. Dobra, mam. Okej, okay. Zielone chrupki. Tak pachną? Nijak. Takie bez tego, nie wiem jak to nazwać. Bezosobowe. Zielony chrupek po prostu, nie? Nie wiem czy green screen nie wywali, ale nie, no jest. No zielony chrupek. Okej. Okay. O! Chrupiący. Przyjemnie się rozpływa w ustach. Smak? Ty, fajne! Ale co to jest za smak w ogóle? To ja pierdolę, dobre! Green pea snack. Zajebiste! Ale co to jest za smak w ogóle? Nie jestem w stanie utożsamić tego z żadnym smakiem. Lekko, delikatnie słonowe. Siema Cynk, przegląd jedzenia robisz? Tak, testuję chińskie jedzenie. Chińskie przysmaki. Te chipsy są wykurwiste. Ja muszę je, będę je kupywał, bo one są bomba, nie? Ale zajebiste. Jestem w szoku. Powiem wam, jestem w szoku. Tamto było obrzydliwe, to jest zajebiste. Ciasto średniawe. Dobra. Ale ty dobre, ty lubię je, będę musiał je kupywać. Co tu jeszcze mam?
Może te drugie obrzydliwe też z wodą, to może zostawię na później, bo coś czuję, że tam to było fatalne. O Jezu, wypierdoliłem od razu. No dobra, próbujmy to. Co to jest? To chyba maliny są. Albo wiśnie. To są chyba maliny albo wiśnie. Za coś tam zrobione, nie wiem. Swoją drogą nie mają napisów po angielsku praktycznie. A nie, są. Ale to tylko ale co to jest? Rock sugar. Okej. Okay. Ale zajebało. O fuck. Da, to są wiśnie. Ale takie kurwa sfermentowane wiśnie. Na grafice w opisie masz błąd, donate zamiast donate. Aha, dobra, później poprawię. Robiłem to w nocy, dobra. Biorę połeczek i... To są takie... sfermentowane wiśnie. Nie? Fermentowane wiśnie, ale dziwne. Nie ma tu wody, ale takie... Ja się boję. Dobra, chuj, raz kozie śmierć, jak to mówią, nie? Słodkie. O kurwa, nie moje smaki. O fuck. Dobra, mam straszną... O, pewnie wielu ludziom by to zasmakowało. Tylko, że ja nienawidzę przerobionych jakichś owoców. Kawałków w ciastach albo coś takiego, nie? O, fatalne. Oddam to współlokatorom, niech kurwa jedzą. Potwornie słodkie. Ale nie lubię takich przetworów. Paskudztwo. O Jezu. Masakra. A powiem wam szczerze, że ja myślałem po opakowaniu, że to dobre będzie. Nie. To nie jest dobre. To nie jest dobre. Masakra. Dobra. O Jezu, nienawidzę. Dobra. Mango. Sugar chili. Daję coś. Zapakowane. Ja mam współlokatorów. Ja mieszkam na pokoju, wiesz, w Anglii, bo tak ogólnie to mieszkanie to za drogie dla mnie. Okej, okay, ale... jak wyglądają. No pachną tak średniowo, jak mango. No, takie cukierkowe bardzo. Zobaczcie. Fajnie wyglądają. Fajne takie kryształki jakby. Powiem wam, pachnie przyjemnie. No cholercia. No, taki kuźwa robaczek, nie? Bardzo ładnie pachnie. Fordowe. Pikantne. O kurwa, pikantne. Słodkie i pikantne. Ja myślałem, że te chili to dla tego. Dla szpanu. O kurwa, teraz zmienia się smak na gorsze. O, początek był dobry, ale teraz już nie. O. Przeżyłem. O. To jest... Kurwa, tu są trzy stany jakieś. Bierzecie do buzi, macie takie słodkie uderzenie. Takie poprawiające, wiecie, słodycz. Później trochę to dłużej. Zamienia się to w taką konsystencję, taką maziowato i zaczyna być pikantne. Ach! W zęba mi wlazło. Zaczyna być pikantne.
A potem zamienia się w taką gorycz. Obrzydliwą. No i teraz, o, zmieniło smak znowu. Taka goryczka z pikantnością połączona. A, masakra. Nie spodziewałem się tego. Mango sugar with chili. Dobra. A mi w zęba wlazło. Jeszcze nie zrobiłem prawej strony. Dobra. Nie wiem, co to jest, ale to jest w wodzie i już się zacząłem bać, szczerze mówiąc. Tam to też było w wodzie, nie da się jeść. Takiej coś. O, masakra. O. Niedobre. Dobra, próbujmy, otwórzmy, zobaczmy. Błagam, tylko żeby to nie jebało. Okej. Okay. Jebie. Taką... O, wiem, co to za zapach. Pamiętacie, macie coś takiego jak taka... Taka... Jak robiliście sobie kiedyś herbatę, nie? I ona tak stała kilka tygodni, no albo kilka, wiecie, no ze dwa tygodnie tak stała. Gdzieś zapomnieliście, odstawiliście kubkę, jak nie pamiętaliście, że to jest herbata tam w środku i takie coś, i taki smrodek dostaje, nie? Bo ja tak kiedyś się zrobiłem. Położyłem tam kubek i zapomniałem, że tam jest herbata i on tak leży, ja myślałem, że on jest wyczyszczony, nie? I on tam leży, a później, kurwa, otwieram, a tam, kurwa, wiecie. To tak jebie. To tak właśnie jebie. O Jezu, boję się tego, kurwa, spróbować. No dobra. Jakiś najmniejszy kawałek, co? Dajcie mi najmniejszy kawałek. Okej. Okay. Kurwa, ja nawet jak dla dzieci to ja nie umiem używać tych pałeczek. Ale jebie. O. O, twarde. Rupiące i twarde. Nie ma smaku, jakby było w samej wodzie. Gryzę. Rupiące. Nie wiem, taka zieleninka. W porównaniu do tamtego. Spoko chrupiąca przekąska. Jak ktoś lubi zieleninkę. Spoko. Bez rewelacji, ale spoko. Ale to jest w samej wodzie, to w ogóle smaku nie ma. Ale jebie kolosalnie. Ale i tak to do wyjebania, bo nie lubię tegoś takiego. Ucha. Dobra. To już się boję aż tego próbować. Tamarind. Chili. Sugar. Znowu, kurwa, macz. Oni chyba lubią sugar z chili. Takie coś. Nie wiem, czy to będzie dobre, szczerze mówiąc. W ogóle, kiedy jutro zaczyna srać? Bo od 21 jestem zajęty. A nie wiem, o której zacznę, ale raczej jak wstanę, to będę robił. Kurwa, nie zrobiłem jeszcze prawej strony zębów i mam ciągle wchodzi w dziurę. Żeby szybko zrobić. O kurwa. Ale jebie. Jebie bardzo podobnie do tego, co teraz próbowałem. Bardzo. Ale gorzej. Taki bardziej sfermentowany smrodek. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za followka. Ale... Taki sfermentowany smród. Jezu, jak oni to kurwa jedzą w ogóle? Co to jest? Żeby mieć lepsze doznania, to byś musiał płukać język wodą po każdym jedzeniu, żeby ci wszystko kubki smakowe wyczyściło. A, no, mógłbym tak zrobić.
Mogłem tak zrobić, aczkolwiek. Dobra. Ja mam wodę. Mam wodę. Wyfiltrowaną wodę. Dobra. Okej, spoko. Zaraz. Dobra. Okej, spróbujmy. Mały kawałek. Ja to, kurwa, większość to ja wypierdolę, nie? Takie obrzydlistwo. Dobra. Daję małe gówno. Taki posmak starego cukru, kurwa, jakby wyleżał, nie wiem, te 3 lata. I tak próbujecie, posmak starego cukru. Ja się boję przegryźć. O nie. O! Jak, kurwa, jakbym, nie wiem, jadł skarpetę. Starą, przeleżaną. Jeszcze ten cukier mogłem znieść, ale kurwa... O Jezu, nie! Jak oni to jedzą? Boże, co to jest? Nigdy w życiu czegoś takiego nie kupujcie. Absolutnie nie. Fatalne. Fatalne po prostu. Jezu. Ale gówno, to wypierdolę, nie? Ciekawe, czy będziesz żygał jak korek? No nie, ale kurwa, jestem wrażliwy strasznie na takie smaki paskudne. No już wolałbym jeść te ciasto cały czas, choć to takie średniawe te ciasto, tak naprawdę. Dobra, co ja tu mam? O Jezu, to chyba ryba jest, albo chuj wie, co to jest. Mini latajo! No dobra, takie coś. Ogólnie, takie coś. Spróbujmy, zobaczmy. Czemu, że popijasz to wszystko Sprite'em? Nie, Sprite? Ja nie lubię Sprite'a. Kolą mogę popijać. Dobra. Otworzyłem. Aż się boję powąchać, bo jak to jest ryba, to się wymiotuje, naprawdę. O, ty. Pachnie? Ciężko stwierdzić. Mięsem. To chyba mięso suszone. Dobra. Tak wygląda. Taką papryczką pachnie? O nie, to nie jest mięso. Co to kurwa jest? Miękkie. Bezkonsystencjowe takie. Zmienia się smak. Lekko pikantne. Nie za dobre. Chuj wie, co to jest, szczerze mówiąc. Nie wiem, co to jest. Ale nie za dobre nie smakuje mi. Nie za dobre nie smakuje mi, nie polecam. Wypierdalam. Boże, zmarnowałem kupę hajsu. Ale będzie odcinek, który mi się i tak nie zwróci, bo nie mam tylu obserwujących, ale nieważne. Smakołyki chińskie. Dobra. Może coś bardziej mniej znanego, czyli to. W chińskim sklepie kupiłem. Jestem ciekaw, jaka jest różnica pomiędzy wafelkami takimi polskimi, a takimi chińskimi. Zobaczymy, jaka jest różnica pomiędzy wafelkami polskimi, a chińskimi. Jestem ciekaw. Bo na razie to ich słodycze są obrzydliwe i przekąski są paskudne. Kurwa, no nie mogę otworzyć. Dobra. Okej. O!
Ale fajnie, wygodne. Opakowane mają tak ilościami, nie? Fajne. Podoba mnie się to. Podoba mnie się. Dobra. Mam jeszcze kupionych pełno zupek tych, wiecie, z chińskich. Ale to zostawię już na inny live. Dobra. Wygląda jak normalne wafle. Pachną bardzo orzechowo. O, ty! Pachną niesamowicie orzechowo. Ty, to w ogóle słodkie nie jest. To w ogóle słodkie nie jest. To w ogóle nie... Dziękuję ci za tego donata, dobry człowieku. Będę miał na waciki. Elmut, 10 zł. No, bardzo dziękuję. Żełuch. Bardzo dziękuję za donata. Powiem wam tak. Ksawery, jadłem inne rzeczy na live, ale powiem wam tak, to w ogóle nie jest słodkie. Bardzo słabo wyczuwalne orzechy, ale jest to przekąska taka, którą można sobie jeść i próbować, nie? Bardzo fajna. Jakby smakuje mi. Smakuje mi, bo nie jest super słodka. To jest taka, jak nie lubicie słodkich takich wafelków, to sobie jest zajebista. Jest posmak orzechu, ale nie jest taki super wyczuwalny. Za to zapach jest kolosalnie orzechowy. Bardzo dobre. A już się bałem, że będzie kurwa jakieś nie wiadomo co. Okej. Bardzo fajne, podoba mi się. To w ogóle słodkie nie jest, XD, chłop w szoku. No bo to nie jest słodkie, ty. Próbowaliście wafelki polskie? Wszystkie są słodkie. A to w ogóle nie jest słodkie, dobra. Tu coś mam. Nie wiem, co to jest. Mizucho. A jest, rice. Rice cracker. Jakieś ryżowe te, krakersy. Jakieś ryżowe krakersy, spróbujmy, zobaczmy, czy rozpieprzą mi mój kubki smakowe, czy nie. Czy jednak nie. No przekąska już taka bardziej, nie? Jak pachnie? Ja nie wiem jak wy, ale ja zawsze wącham przed spróbowaniem. Nie za fajnie. Kurwa. Taką starą tą. O Jezu. No takim starym tym, ryżem. Przeleżanym. Taki zwykły chipsek. Dobra. Przyprawa. Na razie jeszcze nie gryzę, ale przyprawa lekko pikantna. Gryzę. Chrupiące bardzo. Taki sucharek. Z lekką przyprawą pikantną. On smakuje jak te. Jak płatki ryżowe. Jedliście takie okrągłe, duże płatki ryżowe? To jest dokładnie to samo, tylko że te mają przyprawę pikantną taką. Spoko. Bez rewelacji, ale spoko. Da się zjeść. Bez rewelacji. Jak dać donate'a? Klikasz na dole donate i tam wpisujesz sobie. Ale jak zarabiasz tylko, dobra? Jak zarabiasz tylko, to dawajcie donate'a, jeżeli zarabiacie, a jeśli nie zarabiacie, to nie dawajcie. Idźcie sobie na kepsa albo coś. Bo nie ma sensu. Dobra. Mam jeszcze te. To było spoko, ale bez rewelacji. Jeszcze mam tu. Takie coś. Dobra, testujemy kolejny jakiś. To chyba kukurydza jakieś, coś kukurydzajnego. Spróbujmy. Nie mogę otworzyć. Ach, kurwa matka. Muszę następnym razem mieć nożyczki. Jezu, one mają strasznie zabezpieczone typu. Te wszystkie. Gdzie ja mam nożyczki? Nie mam nożyczek. Ach. Użyję tych pałeczek. Dobra. A, poszła! Okej.
O! Coś mi przypomina to, ten zapach. Taki słodkie. Nie wiem co, w sumie. Nieważne. Okej. Okay. O Jezu, nie wygląda za fajnie. Takie coś. Orzech, nie? No dobra. Chrupiące. Słodkie. Chrupiące i słodkie. I tyle. Chrupiące i słodkie niedobre. Do wywalenia. Powiem wam, że niedobre. Goblenie mi nie smakuje. O Jezu, wywaliłem od razu, bez zastanowienia. Bla. Dobra, mam tu jeszcze mochi, to może zostawię później. I mam tu jakieś mango, truskawki, kiwi. Jakieś takie kuźwa te. Mogę spróbować dać emoji na czacie? Ja nie wiem. Nie sprawdzałem niczego jeszcze, jakieś emoji czy coś. Czy to wszystko ustawiam? Ja dopiero zielony jestem jeszcze w tym. Dobra, spróbujmy może to. To jest chyba jakaś galaretka. Ale ona nie była w lodówce. No dobra, spróbujmy kolejnych przysmaków. Wezmę sobie na początku truskawkowe. Naprawdę, to wygląda jak galaretka, ale nie była w lodówce, więc raczej galaretką nie jest. Kurwa maś, potwornie się ciężko otwiera te ich rzeczy. Ni hupitu, ty. Mają tak za... Ja nie mam siły, albo kurwa... O, poszło. Okej. Okay. I urwałem. Urwałem. Nic, jak nie możesz sobie poradzić, to wbij coś. Okej, okay, poszło. Ej, to jest wodne. To się pije? Nie. Wodę ma. No smakuje jak truskawki, no co? Przetwory truskawkowo podobne. Kompletnie jestem nieprzygotowany na te... Galaretka taka! Truskawkowo podobne stwory. Zwykła galaretka, ale taka niezimna galaretka, o. No, smakuje, nie, zupełnie smakuje jak galaretka. Naprawdę, to jest zwykła, normalna galaretka. Ale ona nie była w lodówce, więc jest jakoś inaczej pewnie przerobiona. O, takie średniawe. Na początku było lepiej, ale teraz jakieś średniawe. Nie, niedobre. Zwykłe galaretki są lepsze. Już tego nie będę próbował, bo już wiem, jak to będzie smakować. Dno. Mam pytanie, czy na YouTube możesz mieć wspieranie? Mogę mieć wspieranie. Znaczy jest tam wspieranie. Już włączone. Jest. Mochi. Okej, okay, spróbujmy te mochi teraz. W takim razie. Okej, ludziska. Próbujemy mochi. Czy to będzie dobre? Nie wiem, ale się udowiem. Mochi. Najlepsza jest galaretka w proszku? Nie wiem. Zobaczymy. O! A to w jakiejś mące? Nie, w cukrze pudrze. W cukrze pudrze to jest. I ma jakąś, nie wiem co ma. Nie, ale kurwa, powiem wam, że zabezpieczenia to są mocne, strasznie. To się w ogóle nie chce otwierać. To nasze tutaj lepiej wyradzą na rynku. A. Prawda. Dobra. Co to jest za proszek? Tak, to jest ta. O kurwa. Co to jest? A, cukier puder dodatkowo dostajemy. Spoko. Detalek. Okej. Okay. Biorę moje pałeczki. O, jakie mięciusie! Mięciusie! W cukrze pudrze uwalone. Spoko wygląda.
Takie pachnie trochę śliwką, troszkę pachnie. Dobra. To nie jest cukier puder. On nie jest słodki w ogóle. To nie jest cukier puder. Trochę jak mąka. O! To jest cholernie przyjemne. Bardzo puszyste, delikatne. Nie rozpływa się w ustach, ale jest super przyjemne w ustach, tylko to nie jest na przykład cukier puder, tylko to jest ten. Ale dobrze, bo to jest bez... Nie jest tak super słodkie na starcie, bo jak to się przygryza, to jest słodkie. Ono ma tu nadzienie, które jest spoko. O cholera, to jest naprawdę dobre. To jest super. O! To jest jedno z najlepszych, jakie jadłem. O cholera, dobre, naprawdę dobre. Ile to wszystko kosztowało? Na polskie? Ale ja mam jeszcze zupki chińskie. Ale nie, nie wiem, to chyba wydałem 40 funtów, nie? Jest 200 parę złotych. Nie na stronie, tylko ja to kupiłem w sklepie. Czyli z testu wychodzi, że 90% to gówno? Tak. Tak. Tam było znacznie więcej różnych rzeczy, ale ja już nie chciałem wydawać tyle hajsu. Będzie na następny raz. Ale to jest tak, o. To tak mówię od razu wam. To jest na drugim miejscu. Te chipsy są na pierwszym miejscu. Pierwsze, drugie miejsce. Jeśli chodzi o mnie, to powiem wam szczerze, te wafelki są na trzecim miejscu. No i to jest na piątym. A ciasto zrobię na czwartym. Ciasto jest na czwartym miejscu. Ciasto jest spoko. Reszta trochę syfiasto. Większość do wyjebania. Ale te chipsy są rewelacyjne. Zielone. Fajne. Przyjemne w gryzieniu. Fajne w smaku. No. I te są zajebiste. To tyle ode mnie. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za słuchanie. Mam nadzieję, że wam się podobało oczywiście na YouTubie, a na Twitchu zostajemy dalej, do którego zapraszam.